Cześć ziomeczki, dzisiaj Wam pokazuję tuner firmy Boss TU80. Całkiem zgrabny tuner, nieduży. Tuner z metronomem wbudowanym. Co tutaj mamy ciekawego? No właściwie nic ciekawego jak na metronom i tuner. Zasilany jest dwoma bateriami, dużymi paluszkami. AA ma wejście do strojenia gitary elektrycznej i ma też wyjście, że możemy sobie po prostu pociągnąć z tego tunera kablem do wzmacniacza i sobie możemy po prostu jakby na bieżąco kontrolować, można powiedzieć, strój w gitarze. Można tak sobie tutaj podłączać. Ma oczywiście tutaj jeszcze jakby kamerton elektroniczny. No i co? No i teraz niech to nam zadziała jakoś. Tutaj mam słabe baterie, co prawda, więc problem z widzeniem to jest spowodowany głównie tymi bateriami. Tu sobie możemy zmieniać, grzebać różne rzeczy. To co nam mruga, to wtedy aktualnie sobie możemy zmieniać. Czyli tempo. Co tu jeszcze jest? Patrzę sobie do mikrofonu, do kamery. O. Wszystko można tutaj kombinować, bawić się z tym. Stroi dosyć też fajnie, no na przykład przykładowo jakiś dźwięk puszczę. Niech no to zadziała. Wyłapuje dźwięki bardzo, bardzo dobrze, szybko reaguje na dźwięki, które gramy. To jest bardzo dobrze. Niektóre strojki mają takie spowolnioną reakcję. Ten ma bardzo dobrą. No łatwo to wszystko się zmienia. Wszystko jest bardzo fajne, czytelne. No to trzeba przyznać. O. Wszystko jest bardzo dobre, czytelne. Przyciski są też fajne. Jak dźwięk jest nastrojony, to jest takie charakterystyczne pyknięcie. Zrobimy zoom. Jak jest dźwięk nastrojony, dokładnie tak jak nam pokazuje, to wtedy jest takie pyknięcie. No i tutaj co jeszcze możemy zrobić, żeby ten kamerton zapiskał nam? Możemy zapodawać dźwięki. To jest moja taka radosna twórczość na podstawie tego tunera. Także TU80 bardzo, bardzo dobry. Troszkę tutaj brzmi jak nazwa samolotu Tupolew. Nie wiem, czy tam taki model jest. Także jeśli ktoś jest zainteresowany takim tunerem, to ja go osobiście polecam serdecznie. Więc no to chyba tyle.